Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz. Wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeń w piśmie. Nasze życie chrześcijańskie to jedna wielka przygoda. To wiele różnych pomysłów i dróg. To wiele różnych propozycji, które składa nam Pan Bóg, abyśmy mogli pięknie żyć. Ale jest na tej drodze też kilka niebezpieczeństw. I nie mam tutaj na myśli do końca grzechów czy pokus, ale jest taka jedna droga, która nazywa się aktywizmem. Tym aktywizmem nazwiemy wszystko to, co robimy po to, aby nie tyle służyć Królestwu, służyć wspólnocie, tylko żeby poczuć się lepiej w Kościele. Żebym ja poczuł się ważny, że coś robię, że działam, że robię coś ważnego. Bo przecież w tylu akcjach już wziąłem udział, tyle rekolekcji zorganizowałem, w tylu rekolekcjach pomogłem, wygłosiłem tyle konferencji, nagrałem tyle rozważań, zrobiłem tak wiele dla Królestwa Niebieskiego. Ale kiedy zagłębię się w to i zacznę się zastanawiać, czy tak naprawdę robiłem to dla Królestwa Bożego, czy robiłem to dla Kościoła i dla wspólnoty, czy robiłem to dla Chrystusa, to może czasem się okazać, że robiłem to dla siebie. Robiłem to po to, abym ja się poczuł lepiej. Albo czasem, co gorsza, możemy pójść w aktywizm po to, aby nie budować głębokiej relacji z Chrystusem. Bo boję się, że kiedy indywidualnie i w ciszy, a nie w tym szumie aktywizmu, wejdę w relację z Chrystusem, może się okazać, że coś tam mnie boli i coś będę musiał w swoim życiu zmienić. Dzisiaj Chrystus w Ewangelii nam mówi: budujcie na skalę. Nie aktywizm, ale życie Ewangelią. Nie aktywizm, ale zbudowanie na wartościach, na tym, co nieprzemijające jest gwarantem bycia w otoczeniu Chrystusa i prowadzi nas do obecności w Królestwie Niebieskim. Bo przecież, kiedy staniemy przed Bożym sądem, nie będziemy mówić: Panie Jezu, Panie Boże, tak wiele w życiu zorganizowałem debat walentynkowych, tak wiele konferencji wygłosiłem, tak wiele zorganizowałem rekolekcji, zrobiłem tyle różnych ewangelizacyjnych grafik i rolek na Instagram. Nie. Staniemy przed Bożym tronem i jak to mówił święty Jan od Krzyża, będziemy sądzeni z miłości, czy kochałem Boga i bliźniego. I tego Wam i sobie życzę, abyśmy w tej naszej codzienności w Kościele potrafili nade wszystko budować głęboką relację z Chrystusem, a z niej niech wynika wszystko, co robimy. Jeśli jest odwrotnie, jeśli poszliśmy w aktywizm, a nie pogłębiamy relacji z Bogiem, no wtedy jest dobra okazja, żeby zastanowić się, czy na pewno jestem na dobrej ścieżce. Miejcie dobry dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I oczywiście tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania i dawania lajków i komentowania naszych rozważań, które na portalu siewca.pl i w naszych mediach społecznościowych publikujemy każdego dnia. Szczęść Boże!